Dzień dobry wszystkim. Haciówka Julia, tegoroczny lider rejonu Biała Podlaska Szlachetnej Paczki. Nasz magazyn znajduje się w SP2, Szkole Podstawowej, przy ulicy Akademickiej 8. Jak co roku możemy liczyć na wspaniałą współpracę. Co się tu odbywa? Kto tu trafia i co tu trafia? Przede wszystkim kto? Nasi wspaniali darczyńcy, którzy dając cząstkę siebie cieszą naprawdę rodziny, którym dają naprawdę ogrom szczęścia. A co z samą nazwą Szlachetna Paczka? Trafiają do nas paczki. Są przygotowane paczki pod rodziny konkretne. Dokładnie. Tak? Rodziny są zakamuflowane pod kodami. Tak, dokładnie. No jak to wygląda? Taka jedna przykładowe spełnienie marzeń jednej rodziny. Jednej z rodzin. W tym roku przede wszystkim rodziny liczą na pomoc w postaci żywności, w postaci środków czystości, również obuwia, kurtek na zimę, żeby spokojnie móc przetrwać zimę, która dzisiaj bardzo fajnie nas zastała za oknem. A zapas będzie jeszcze fajniej, tak. Zbliża się niż Brygida. Idziemy dalej. Julia, tu mamy co? To jest pralka czy lodówka? Nie jestem w stanie do końca powiedzieć, co to jest, ponieważ to nie jest moja rodzina, ale z tego, co mi się wydaje, to chyba jest pralka. Pralka. W rodzinach, w których czasami nie ma możliwości finansowych, żeby spełnić taką potrzebę, która jest już teraz praktycznie w każdym naszym domu, to często rodziny również o takie rzeczy proszą. Jeśli darczyńca ma takie możliwości, również je spełnia. No bo do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że te prezenty mogą być naprawdę szczególne i wyjątkowe. Oczywiście. Tu nie chodzi o przysłowiowe słodycze, tylko naprawdę te prezenty mają i już wartość nawet porządną, jeśli chodzi o kwotę finansową. Na takie paczki zrzucało się ile osób? Jak to wygląda? Zrzucanie się na paczki, tak potocznie mówiąc, to nie jest zrzucanie się jednej osoby. Jedna osoba wybiera, ale za tą jedną osobą często są firmy, szkoły, grupy znajomych, przyjaciół, bardzo duże rodziny, więc tak naprawdę każdy dając kawałek siebie sprawia, że właśnie taka paczka jest dla rodziny. Taki łańcuszek szczęścia, łańcuszek dobrych ludzi, którzy uszczęśliwiają drobne całe rodziny. Dokładnie. Mamy łóżko. Prawda, czasami... Tarcza, łóżko. To już mało istotne, przyznam szczerze, ale czasami zdarzają się sytuacje, w których to opiekun, rodzic czasami śpi na najzwyklejszym materacu, by tylko jak najlepiej miały jego własne dzieci, a sam nie jest w stanie z powodu różnych chorób, przeciwności pójść do pracy. I prosząc o coś takiego, po prostu serce się kruszy, że tak podstawowa rzecz nie jest spełniona, ale na szczęście są darczyńcy, są wolontariusze i damy im tą radość. Szlachetną paczkę i to, co się dzieje dzisiaj, nazywamy czasami weekendem cudów, czy weekend wieczorem, cudów, czy nocą. Weekend cudów. Pokazujemy teraz to, Pani Julio. To jest rower. Tutaj przede wszystkim chodzi o dojazd do pracy. Tak naprawdę pani lubi jeździć rowerem i tutaj, jak pan prezydent podkreślił, jesteśmy rowerową stolicą Polski, więc rodziny zobowiązuje. Czyli rower i tu mamy paczki w jednakowym kolorze. Dokładnie, czyli to jest od jednego darczyńcy. I też jedna rodzina, która otrzyma ten cały zestaw. Dokładnie. Tutaj też, jeśli mogę podkreślić, właśnie tutaj było wspomniane o kodach rodziny. W Szlachetnej Paczce przede wszystkim chodzi o anonimowość, o bezpieczeństwo i komfort rodziny. Dlatego posługujemy się różnymi kodami, symbolami, by rodziny czuły się bezpieczne i zaopiekowane. Szlachetna Paczka i sztab tutaj Białej Podlaskiej, Szkoły Podstawowej nr 2. Ilość wolontariuszy, ilość rodzin, do których chcielibyście w ten weekend dotrzeć? Nie tylko chcielibyśmy, ale na pewno dotrzemy do 26 rodzin. Jak na naszą liczbę wolontariuszy, 8 wolontariuszy, jest to naprawdę bardzo dobry wynik. Jestem dumna ze swojego zespołu. Jestem po prostu podekscytowana i bardzo pełna podziwu, zaangażowania swoich wolontariuszy i przede wszystkim tego, że poświęcają swój wolny czas, swoje prywatne życie na to, by ludzie mogli spokojnie spędzić święta. Powiedzmy też o tych, którzy już was odwiedzili, widzę służby mundurowe, widzę wojskowych. Oczywiście. Ale widziałem też prezydenta miasta Biała Podlaska. Czy ktoś jeszcze? Ojejku, można tak powiedzieć, że jest główny inspektorat chyba transportu drogowego.
Aha. Tak. Tylko okej, w porządku. Jest godzina dopiero tak naprawdę, no, prawie 11, więc nie możemy liczyć, że jeszcze wszyscy darczyńcy do nas dotrą, ale na pewno są przewidzenie jakieś z firm, osoby prywatne, też często przyjeżdżają do nas osoby z Łosic, ale z chęcią wspierają rejon Biała Podlaska. Również tym darczyńcą można być anonimowym, prawda? Jak najbardziej. Darczyńca może być anonimowy, zgłosić się poprzez nasz formularz, więc jeśli tylko się Państwo wahają, zachęcam do wzięcia udziału w następnym roku, jeśli macie takie możliwości. W siedzibie szkoły podstawowej nr 2 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4 przy ulicy Akademickiej, który tradycyjnie gości wolontariuszy i sztab oraz magazyn akcji Szlachetna Paczka. Wspaniali młodzi i trochę dojrzalsi ludzie, także nauczyciele szkoły podstawowej nr 2 organizują tutaj zbiórkę darów, które trafiają do osób znajdujących się w pilnej potrzebie w tym bardzo wrażliwym okresie przedświątecznym. I jestem dumny, bardzo się cieszę, że razem z pracownikami Urzędu Miasta i miejskich spółek mogliśmy dostarczyć takie dary dla wybranej rodziny, przygotowane właśnie przez pracowników Urzędu Miasta i miejskich spółek. Bardzo im za to dziękuję. Dziękuję pięknie wolontariuszom i wszystkim osobom pięknych serc angażującym się w akcję Szlachetna Paczka. To na koniec może już pierwsze życzenia świąteczne. Pewnie, że przyjmijcie proszę najcieplejsze, najserdeczniejsze życzenia na zbliżające się święta. Niech ta dobra atmosfera wzajemnej życzliwości towarzyszy nam w święta w wymiarze nie mniejszym niż dzisiaj tutaj to wszyscy odczuwamy w miejscu, gdzie organizowana jest pomoc w ramach Szlachetnej Paczki. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Razem z panią Katarzyną Bielecką jesteśmy koordynatorami akcji Szlachetna Paczka w naszej szkole. Bierzemy udział trzeci raz w tym przedsięwzięciu. W tym roku dosyć duże przedsięwzięcie, bo aż dwie rodziny objęliśmy swoją pomocą. Bardzo chciałabym serdecznie podziękować wszystkim rodzicom z naszej szkoły, wszystkim nauczycielom, Radzie Pedagogicznej, Dyrekcji Szkoły, wszystkim uczniom od tych najstarszych do tych maluszków w przedszkolach, którzy się zaangażowali w naszą akcję, w naszą pomoc. I chciałabym też nadmienić, że w tym roku pozyskaliśmy prawdziwych przyjaciół ze szkoły podstawowej w Chrudzie, miło mi przedstawić, którzy wsparli naszą akcję, wykonując kiermasz i w tym kiermaszu zbierane pieniążki zostały przeznaczone właśnie na naszą akcję. Z tej strony chciałam też bardzo serdecznie podziękować panu Kamilowi Twarowskiemu, naszemu bielskiemu przedsiębiorcy, który również dołożył cegiełkę finansową do naszej akcji i mogliśmy spełnić marzenia dwóch rodzin. Bardzo wartościowe marzenia. Mam nadzieję, że te święta będą dla nich naprawdę wspaniałe, przyjemne. Pozdrawiamy pana Kamila. Wasze paczki to to, co stoi za nami? Tak, mamy tutaj, to jest jedna rodzina, paczki żywnościowe, troszeczkę takiej chemii gospodarczej i lodówka, która była bardzo, bardzo potrzebna. I druga paczka, drugi zestaw paczek. Przejdźmy, drugi zestaw paczek mamy tutaj. Tutaj też troszeczkę żywności i chemia, taka do użytku codziennego. No i najbardziej wartościowy prezent, który mamy, to jest taki voucher ukryty w tej kopercie. Voucher na perukę. Na perukę. Tak, peruka czyli była bardzo. Tak, osoba bardzo chora, która tej peruki bardzo potrzebowała i właśnie tutaj bardzo duża zbiórka finansowa. Pomoc dzięki właśnie szkole, naszym nowym przyjaciołom. Bardzo dziękujemy jeszcze raz wszystkim rodzicom z tej szkoły. I cieszymy się, że udało nam się po prostu sfinalizować, bo to jest bardzo duży koszt.